Pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie. Środa, wstajemy, żeby oddać chwałę Bogu. Wszystko dla Chrystusa. Dzisiaj Jezus w Ewangelii uzdrawia teściową Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosił Jezusa za nią. A Jezus, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. Dla teściowej Piotra tego wieczoru była specjalna misja. Ugościć Jezusa, Piotra i apostołów. Wszystkich, którzy szli z Jezusem, ona miała ugościć i tego dnia za nie mogła, i to bardzo mocno. Jezus nas uzdalnia do misji, którą mamy. W tym momencie od razu czyni ją zdrową, aby mogła usługiwać. Jeżeli jest wola Boża, którą mamy pełnić, to Jezus uzdalnia nas, żebyśmy tę wolę Bożą pełnili. I tutaj możemy być spokojni. Jak Jezus powołuje, to też uposaża. Może nam się wydawać, że powinniśmy mieć troszeczkę inne talenty w naszym mniemaniu, ale mamy talenty od Boga wystarczające, żeby zrobić dobrze to, co Bóg chce od nas, żeby było. On posyła swojego Ducha i to jest z mocą Ducha, do tego nas uzdalnia. Więc bądźmy spokojni co do misji. Z naszej strony mamy być po prostu wierni Panu Bogu. Będziesz wierna Bogu, będziesz wierny Bogu, wszystko będzie dobrze. Zaufaj. Zaufaj, a Bóg uposaża, żeby dobrze wypełniać Jego wolę. Z takim zaufaniem niech ten dzień będzie. Być może dużo organizacyjnych rzeczy na początku września, po wakacjach. Zaufaj, że z Bogiem wszystko będzie dobrze. Mów: Panie, cały do Ciebie należy. Cały jestem Twój. Wszystko jest w Twoim ręku. Dzisiejsza nasza modlitwa niech będzie połączona z tym teledyskiem, który jest modlitwą świętego Ignacego: Zabierz, Panie, i przyjmij. Niech ta modlitwa w nas pracuje, żebyśmy z zaufaniem Bogu całych siebie powierzyli. Chcemy być wierni Bogu. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Miejcie cudowny dzień.